Czy zęby leczone kanałowo mogą doprowadzić do poważnej choroby, a czarne plomby podtruwają twój organizm? Co jeść i co suplementować, aby twoje zęby były zdrowe i silne do ostatnich twoich dni? O tym wszystkim porozmawiamy z dzisiejszym gościem. Zapraszam cię serdecznie do obejrzenia i wysłuchania rozmowy. Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem, założycielem pierwszego w Polsce Keto Centrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety ketogenicznej oraz niskowęglowodanowego stylu życia. Dziś zapraszam Cię na fenomenalną rozmowę z doktorem Dominikiem Niszwiczem. Doktor Dum jest dentystą biologicznym, założycielem kliniki dentystycznej DNA Health and Aesthetic. Jest również autorem fenomenalnej książki It's All in Your Mouth. Z doktorem Dominikiem poznaliśmy się na konferencji dotyczącej biohackingu w Londynie, gdzie miał fenomenalny wykład odnośnie zdrowia jamy ustnej, tego jak podchodzą do tego konwencjonalni dentyści i tego jak podchodzą do tego dentyści, którzy patrzą holistycznie, dentyści biologiczni. Wykład był naprawdę fenomenalny, pokazywał bardzo szerokie aspekty związane ze zdrowiem naszej jamy ustnej. Po wysłuchaniu jego wykładu wiedziałem, że doktor Dominik musi w pewnym momencie pojawić się na tym kanale, abyśmy mogli porozmawiać sobie o tym, jak naprawdę dbać o zdrowie jamy ustnej i co w rzeczywistości doprowadza do niszczenia naszych zębów, ale też o tym, jakie pułapki czekają na nas w gabinecie dentystycznym. Gwarantuję, że z tej rozmowy dowiesz się wielu rzeczy, o których wcześniej nie miałeś zielonego pojęcia. Jakie jedzenie zabija twoje zęby, a jakie rytuały pomogą utrzymać ich zdrowie? Rozmowa odbyła się w języku angielskim, natomiast materiał, który oglądasz, ma lektora w języku polskim. Po to, by każdy w Polsce mógł spokojnie ten materiał obejrzeć, zrozumieć i wyciągnąć z niego wartościowe informacje. Wiem, że są osoby, które preferują oglądanie takiego i słuchanie takiego materiału w języku angielskim w oryginale, dlatego w opisie tego filmu takie osoby znajdą link, w którym mogą wysłuchać właśnie wywiad w wersji angielskiej, więc dla każdego coś dobrego. A teraz zachęcam Cię już do wysłuchania rozmowy z doktorem Dumem. Doktorze Doum, jestem teraz ojcem 4-miesięcznej córki. Chciałbym zapytać trochę o dzieci, ponieważ teraz moja córka je tylko mleko mamy, ale za kilka miesięcy zaczniemy podawać jej inne jedzenie. Chciałbym się dowiedzieć, co robić i czego unikać, aby zapewnić mojemu dziecku piękny uśmiech i zdrowe zęby. To świetnie. To zabawne. Moja córka też ma 4 miesiące. Kiedy się urodziła? W maju. Którego dnia? 8 maja. Doskonale. Moja córka urodziła się 15 maja, tydzień po twojej, więc wiem dokładnie, co robić. Po pierwsze, tak, karmienie piersią jest najlepsze z wielu powodów. Idealnie, jeśli twoja żona może karmić piersią, to niech robi to przynajmniej przez 18 miesięcy. 18 miesięcy, dobrze. Może nawet dłużej. I to nie oznacza, że musi wyłącznie karmić piersią. Tak myślę, że powiedzmy około 8 miesiąca, czyli za 4 miesiące, dzieci zaczynają interesować się jedzeniem. Nie trzeba do tego zmuszać. Jeśli mama je odpowiednie składniki odżywcze, to mleko matki wystarcza. Ale jeśli dziecko zaczyna się interesować jedzeniem, warto zacząć od najbardziej odżywczych produktów. Na przykład zacznij od żółtka jaja w płynie, masła i małej ilości mielonego mięsa. To bardzo odżywcze. Nie musisz koniecznie podawać specjalnych produktów dla niemowląt. Możesz sam przygotować jedzenie, podając na przykład ziemniaki z odrobiną rozgniecionego mięsa. To już będzie dobrze. Ale nadal kontynuuj karmienie piersią, ponieważ karmienie piersią jest jak aparat ortodontyczny w przyszłości. Karmienie piersią kształtuje żuchwę dziecka, sprawiając, że wysuwa się do przodu, co jest ważne w ortodoncji. Jednocześnie trenuje oddychanie nosem, co poszerza górną szczękę, więc to naprawdę ważne i oczywiście pomaga w budowaniu układu odpornościowego dziecka, więc karmienie piersią jest naprawdę najlepsze. Dobrze, a co dalej? Co po zakończeniu karmienia piersią? Tak, gdy skończycie karmienie piersią, zazwyczaj jest okres przejściowy, w którym dziecko już pewnie je prawie cały dzień, ale wciąż może karmić się piersią wieczorem lub nocą, żeby się uspokoić. Wprowadź wtedy prawdziwe jedzenie stosunkowo wcześnie, jak już wspomniałem. Nie zaczynaj od słodkich produktów.
Oczywiście dziecko to człowiek, a będąc dokładniejszym, rozwijający się człowiek. Chcemy zapewnić mu wszystkie niezbędne składniki do naturalnego wzrostu. Ponieważ widzimy, że w świecie zachodnim, jak to pokazał Weston Price, mamy zbyt wąskie szczęki, ponieważ już nie gryziemy twardych produktów. Jemy wygodne i przetworzone jedzenie. Wprowadzenie przetworzonego jedzenia przyczyniło się do spadku naszego zdrowia. Obecnie cofamy się w rozwoju. 10 tysięcy lat temu mieliśmy szerokie szczęki. Mieliśmy miejsce na zęby, a teraz widzimy, że wygląd naszych nastolatków to efekt adaptacji i cofania się. To degeneracja. Dobrze, a jak możemy zapobiec próchnicy zębów u dzieci i co robić, gdy już się zacznie? Wiem, że można zapobiegać, jak powiedziałeś w kilku wskazówkach. Ale co mogą zrobić rodzice, którzy nas słuchają, jeśli ich dzieci już mają próchnicę? Tak, jeśli ty lub twoje dzieci już macie próchnicę, to pierwsza rzecz to sprawdzenie aktualnych wyników badania krwi pod kątem witaminy D3, ponieważ witamina D3 jest niezbędna do właściwego kształtowania zębów i kości, a zazwyczaj wynik będzie niski. Druga rzecz to wykluczenie wszystkich przetworzonych produktów, zwłaszcza zbóż zawierających gluten, cukru oraz rafinowanych tłuszczy nienasyconych, nazywanych niezdrowymi olejami z nasion. Wszystkie przetworzone produkty to kombinacja tych składników. Zboża zawierające gluten szczególnie wpływają na niedobór minerałów, powodując zapalenie w jelitach i zaburzając wchłanianie minerałów, które są potrzebne do remineralizacji zębów i kości. Dlatego trzeba nauczyć się stosować odpowiednie odżywianie. Zawsze mówię o projektowaniu żywności lub myśleniu o składnikach odżywczych, aby rodzice dokładnie wiedzieli, jakie są podstawowe składniki życia. Pierwszym z nich jest białko, czyli materiał budulcowy. Nie wiem, jak to jest po polsku. Białko. Białko? Jedz dużo, idealnie 2 gramy na kilogram idealnej masy ciała. Jeśli masz 80 kg i nie masz tkanki tłuszczowej, jedz około 160 gramów dziennie. To minimum dla zdrowia. Wow, ja kocham białko. Czy łatwo jest podawać dużo białka dziecku? Tak, ponieważ dzieci ogólnie nie ważą dużo. Jeśli podasz im 2 gramy na kilogram, a dziecko waży 10 kg, 20 gramów białka to praktycznie nic. Dzieci jednak potrzebują dużo węglowodanów, bo potrzebują dużej ilości energii. Generalnie menu dla dzieci nie jest dobre. To prowadzi do próchnicy. Dzieci powinny jeść zdrową i naturalną żywność. Jak zapobiec temu, aby dziecko nie jadło zbyt dużo cukru? Wydaje mi się, że nadmiar cukru niekorzystnie wpływa na zęby. Tak. Cukier to jedno z 4 głównych zagrożeń. Przetworzona żywność, cukier, rafinowana mąka, rafinowane oleje, a także konwencjonalne produkty mleczne. Okej, to nie jest to samo, co można dostać w Polsce. Na przykład surowe mleko prosto od krowy to co innego. Ale to, co przeważnie dostępne w zachodnich krajach, na przykład w Niemczech czy w USA, to zazwyczaj mleko homogenizowane i pasteryzowane, ponieważ nie wolno już podawać surowych produktów, nawet jeśli byłyby dla nas odżywcze. Dlatego zawsze uwzględniam nabiał. Tak, cukier. Cukier sam w sobie nie jest tak zły, ale cukier jest uzależniający, zwłaszcza dla dzieci. Zaczynają od karmienia piersią, a mleko matki zawiera węglowodany, cukry, tłuszcze i białko. Wszystko w odpowiednich proporcjach. To właśnie próbuje naśladować przemysł spożywczy, bo takie połączenie nie istnieje w przyrodzie. Dlatego lody dla dziecka prawdopodobnie przypominają im mleko matki podświadomie. I podawanie cukru dzieciom działa na układ nagrody i dopaminę. Działa to także na dorosłych, ale zwłaszcza na dzieci, które nie są do tego przyzwyczajone. Dla nich jest to coś super nowego i bardzo szybko się uzależniają. Potem chcą tylko cukru. To tak jakby podać alkoholikowi
kolejny gin z tonikiem. Pozostaję uzależniony i trudno jest się od tego oderwać. Dlatego to, co robimy, to uczenie moich dzieci właściwego odżywiania i mówienie im, że białko jest najważniejsze. Pomagam im zrozumieć, co to jest białko, jakie są białka zwierzęce, jakie są źródła energii w świecie zwierząt. To tłuszcze, a źródła energii z roślin to węglowodany. Uczę ich, jak myśleć o składnikach odżywczych i daję im przykłady z życia. Pokazuję im dzieci z czarnymi zębami i wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje. Mogą jeść słodycze, nie ma problemu, ale dla mnie też trudno jest je ograniczać. Więc po pierwsze, trik numer jeden, oczywiście nie mieć słodyczy pod ręką w domu. Ale zawsze można znaleźć lepsze alternatywy. Na przykład, jeśli nasze dzieci chcą coś słodkiego, to najpierw dostają owoce lub coś bogatego w białko, żeby się nasyciły, a potem mogą dodać syrop klonowy do jogurtu albo miód. A jeśli osiągną ten kolejny poziom, który jest mniej korzystny, to może być ryżowy wafelek polany belgijską czekoladą. Natomiast jeśli chodzi o przekąski, to na najniższym poziomie są żelki, bo to czysty cukier. To, czego absolutnie unikamy, to smażone przekąski zawierające tłuszcze trans. W naszym domu nigdy nie będzie chipsów, bo chipsy są naprawdę bardzo szkodliwe, również jeśli chodzi o próchnicę. Przylegają do zębów i zawierają wiele szkodliwych składników. Tak więc rodzice muszą najpierw nauczyć się brać odpowiedzialność i nie mówić, że to tylko dzieci, że mogą robić co chcą, bo my tak robiliśmy. Tak, może i my tak robiliśmy, ale teraz wiemy lepiej. Jako rodzice możemy dać im lepsze życie, żeby nie cierpiały tak jak my na skutek wszystkich błędów, które popełnialiśmy. Dziękuję, to jest niesamowite. Teraz przejdźmy do dorosłych. Chciałbym zapytać, dlaczego tak wiele osób ma dziś braki w łuku zębowym na zęby mądrości? I dlaczego w ogóle jest tak wiele problemów z zębami mądrości? Chodzi ci o to, dlaczego nie mają miejsca na te zęby? Tak. To to samo. To jest degeneracja, żeby zacytować ponownie Westona Price'a, który był dentystą. Tak. Moim zdaniem był nawet dentystą biologicznym i żył około 100 lat temu. Był przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Zdobył sławę głównie dzięki badaniom nad odżywianiem i degeneracją fizyczną. Jest też znany z pierwszych obserwacji, że plomby kanałowe mogą być problematyczne. Ale to, co zrobił, to było coś w rodzaju śledztwa, bo chciał podróżować po świecie i zobaczyć, jak rdzenni ludzie jedzą, jak żywią się zgodnie z tradycją, jak wygląda ich budowa ciała, czy mają wystarczająco miejsca na zęby, czy cierpią na próchnicę, czy mają problemy ze zdrowiem kręgosłupa i wiele innych rzeczy, a potem chciał to powiązać z ich wzorcami żywienia. Odkrył, że ludzie, którzy jedli naturalną żywność, taką jak białka zwierzęce i masło, dostarczaną przez naturę, mieli idealną budowę ciała. Mieli miejsce na zęby mądrości, nie mieli stłoczonych zębów, nie mieli skoliozy, mieli pięknie zbudowane twarze. Ale potem zauważył, że następne pokolenia dzieci, które już miały kontakt z pojawiającą się przetworzoną żywnością, taką jak mąka, cukier, rafinowane oleje i wszystkie te rzeczy, generalnie żywność pakowana, wyglądały jak małe potworki. Miały wąskie twarze, stłoczone zęby, zapalenia dziąseł, osad na zębach, nie oddychały przez nos. Wszystko, co widzisz dzisiaj u naszych nastolatków, działo się tak samo 100 lat temu. I zauważył, że próchnica jest nadal numerem jeden. Nadal jest to najważniejsza, przewlekła choroba na całym świecie. I to pomimo, że jesteśmy lepsi w myciu zębów niż 100 lat temu, to higiena jamy ustnej nie jest tak naprawdę tajemnicą tutaj. Musi to być coś innego. Jak to możliwe, że ktoś, kto je naturalnie, tak jak jedli nasi przodkowie, odpowiednie dla nas jedzenie, ma zęby tak twarde jak kamień, być może z osadem, ale nigdy nie mieli żadnego stanu zapalnego? To naprawdę co innego. Inna ślina, inna struktura, ponieważ zęby naturalnie są twarde jak kamień, jak granit. I kiedy zmiękną, to znaczy, że my zmiękliśmy. Staliśmy się wygodni, jedliśmy miękką żywność, przestaliśmy żuć i wtedy cierpimy. Oczywiście to długotrwały proces.
Więc praca, którą trzeba wykonać, aby uniknąć problemów z zębami mądrości, powinna być wykonana w dzieciństwie, prawda? W zasadzie zaczyna się od samej ciąży, nawet przed narodzeniem. Właściwie to może nawet przeskoczyć jedno pokolenie, ponieważ jeśli miałeś aparat na zęby, to możliwe, że twoje dziecko też będzie musiało go nosić. Regeneracja i rewolucja potrzebują trochę czasu. Ja osobiście musiałem nosić dwa razy aparat na zęby w trakcie dorastania, a moja żona raz. Oboje mieliśmy problemy z przestrzenią w jamie ustnej i nie mieliśmy miejsca na zęby mądrości. Ja musiałem je usunąć, a u mojej żony wciąż są uwięzione w dziąśle. Ale widzę teraz, patrząc na rozwijanie się moich synów, że podejście, jakie stosujemy, choć z pewnością nie jest idealne w 100%, bo jest powiedzmy 80/20, ale to 80% jest zdecydowanie dobre. Nasz starszy syn staje się coraz większy i widzę, że ma już szeroką szczękę. Ma miejsce na wszystkie zęby, nie ma próchnicy. Wszystko wygląda jak dotąd dość zdrowo i doskonale. Zobaczymy, czy tak będzie w przyszłości. Dobrze, niesamowite. Rozpocznijmy temat leczenia kanałowego. Chciałbym o to zapytać, ponieważ w Polsce wiem, że chyba każdy dentysta wykonuje leczenie endodontyczne i robi to codziennie. A ja przeczytałem twoją książkę, jest świetna. I wiem, że nie jesteś wielkim zwolennikiem leczenia kanałowego. Ideał jest taki, że nigdy nie potrzebowałbyś leczenia kanałowego dzięki diecie i najwyższemu poziomowi życia. Dobrze, ale dzisiejsi dentyści przynajmniej są tu po to, żeby naprawić twoje zęby i poprawić twój uśmiech na teraz. Jeśli przychodzisz z ogromną próchnicą i odczuwasz ekstremalny ból, bo to jest ekstremalny ból przy dużej dziurze, ponieważ ząb jest w pewien sposób rozszerzeniem twojego mózgu. Ból idzie bezpośrednio do środka twojego mózgu, jest to neuralgia. Wtedy musimy znaleźć dla ciebie rozwiązanie, a leczenie ostrego bólu polega na leczeniu kanałowym. Dlatego oczywiście dentyści w Niemczech i na całym świecie mają wiele przypadków leczenia kanałowego każdego dnia. Są nawet dentyści, którzy specjalizują się tylko w leczeniu kanałowym, nazywani endodontystami. Ale szczerze mówiąc, żeby wykonać dobre leczenie kanałowe, trzeba być bardzo wprawnym specjalistą. To nie jest tak, że leczenie kanałowe jest diabelnie złe, ale myślę, że jest nadużywane. Jest wykonywane zbyt często. I moim zdaniem nie jest to rozwiązanie długoterminowe. To może cię na razie wyleczyć z bólu i usunąć obszar ostrych stanów zapalnych, ale to tylko kwestia czasu, zanim ząb zostanie zainfekowany ponownie i stanie się przewlekłym źródłem problemów. I to jest problem, bo problematyczne jest nawet to, że czasami masz wrastające włoski czy drzazgę z drewna. Zatem źródło takie jak leczenie endodontyczne po 10 latach, 20 latach czy 30 latach jest bez porównania. Blokują one twój system immunologiczny, stresują twój układ nerwowy i wprowadzają dużo toksyn do twojego organizmu i układu nerwowego. I odbywa się to najczęściej bez twojej wiedzy, ponieważ dentysta nie interesuje się tym, a nawet często o tym nie wie. Bo to jest normalne leczenie naprawcze. Dlatego ja jestem bardziej krytyczny wobec tego podejścia. Oczywiście mamy teraz też inne rozwiązania. Dobrze, więc co powinni robić ludzie, którzy mieli już leczenie kanałowe kilka lat temu? Tak, więc najważniejsze pytanie brzmi, jaki jest twój cel? Ja jestem w pewnym sensie w bańce. Moim celem jest osiągnięcie optymalnego zdrowia. Dlatego nie chcę mieć żadnego przewlekłego stanu zapalnego ani niczego, co wywołuje reakcję w moim ciele na co dzień. Dlatego też wybrałbym usunięcie tego zęba leczonego kanałowo. Nie jestem osobą, która po prostu usuwa ząb i zostawia dziurę, ponieważ wiemy, że jeśli czegoś nie używasz, to tracisz to. To dotyczy tak samo mięśni, jak i innych rzeczy. Tak samo jest w jamie ustnej. Jeśli usuwasz ząb, kość zapada się. Dlatego też, i to jest jedna z moich specjalistycznych dziedzin od ponad 10 lat, stosuję natychmiastowe implanty ceramiczne. Oznacza to, że dajemy ci nowy korzeń zęba, niewykonany z metalu, który jest złotym standardem, ale z ceramiki. Musisz zrozumieć, że 99,7 wszystkich dentystów na całym świecie wciąż stosuje implanty tytanowe, tylko nieliczni stosują implanty ceramiczne. Jestem jednym z pierwszych specjalistów w dziedzinie implantów ceramicznych na świecie, który wszczepił ponad 5000 takich implantów. Istnieje ogromna różnica między dentystami w zakresie doświadczenia w tej dziedzinie, ale na szczęście coraz bardziej jest to akceptowane.
a od tego roku jest to nawet akceptowane medycznie na uniwersytetach i jako wytyczna. Implant ceramiczny pozwala mi dać Ci nowy ząb, który nie jest oryginalnym, ale przynajmniej jest neutralnym materiałem biologicznym, jakim jest implant ceramiczny z cyrkonu. Implant tytanowy zawsze jest ciałem obcym. Zawsze reaguje z Twoim ciałem, wywołując przewlekłe stany zapalne. I działa jak antena dla elektromagnetycznych pól, prawda? To drugi aspekt. Tak, żyjemy w świecie fal elektromagnetycznych, takich jak Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, czyli, jak wspomniałeś, elektromagnetyczne fale niepochodzące z natury. I wiesz, jak działają stacje radiowe. Potrzebujesz anteny. Każdy metal działa jak antena. Jeśli masz metal wszczepiony w swoje ciało, gdziekolwiek to jest, przyciąga te fale, które w pewien sposób gromadzą się, interferują i wpływają na elektryczne aspekty działania Twojego ciała. Bo musisz zrozumieć, że Twoje ciało jest elektryczne. To jest jak bateria, która wysyła sygnały, które delikatnie i ciągle oddziałują na Twój układ nerwowy. Niektórzy ludzie nawet potrafią słuchać stacji radiowych, jeśli odpowiednio manipulują tymi falami. Niektórzy słyszą głosy, inni odczuwają dziwne naciski w głowie lub mają palpitacje serca. Nazywane to jest elektrohipersensywnością. Natomiast implant tytanowy nagrzewa się podczas rozmowy telefonicznej, nawet o 3 stopnie. Oznacza to, że kość wokół implantu stopniowo topnieje. To nie jest dobre. Okej, w Twojej książce piszesz o tym, co może się wydarzyć po dłuższym czasie po przeprowadzeniu leczenia kanałowego. Czy możesz opowiedzieć nam o najgorszych przypadkach, jakie widziałeś? Musisz zrozumieć, że choroby przewlekłe są epidemią XXI wieku. Takie przewlekłe stany mogą objawiać się na wiele różnych sposobów. Na przykład może to być egzema skóry, przewlekły ból ramienia lub łokcia, depresja, choroby neurologiczne, autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, zapalenie tarczycy Hashimoto, zespół jelita drażliwego. Więc wszystkie te symptomy, które obecnie traktujemy jako oddzielne choroby, to tak naprawdę nieporozumienie. Mamy około 20 tysięcy różnych nazw dla różnych objawów. Leczenie kanałowe, moim zdaniem, nie jest bezpośrednią przyczyną wszystkich tych problemów, ale jest znaczącym stresorem, którego nie można obejść za pomocą biohackingu, ponieważ jest wewnątrz ciebie. Wyobraź sobie, że masz drewnianą drzazgę pod skórą. Zawsze w takiej sytuacji możemy zaobserwować trochę wypływającej z rany ropy. To tak jak w przypadku wrastającego włosa. To samo, ale nie tylko pod skórą na Twoim ramieniu, ponieważ ząb to narząd, który znajduje się bezpośrednio w Twojej kości, połączony z nerwem, który rozpoczyna się w Twoim mózgu, zwanym nerwem trójdzielnym. To coś jak część systemu komputerowego. Jest dokładnie w centrum Twojego układu nerwowego i autonomicznego i masz tam martwą tkankę rozkładaną przez bakterie, która ukrywa się wewnątrz, co powoduje chroniczne wyzwalanie, wprowadzając cię w tryb walki i ucieczki, sprawiając, że jesteś częściowo odpowiedzialny za twoje problemy zdrowotne. Oczywiście zawsze uczę, co możemy zrobić, aby żyć naturalnie w tym, nazwijmy to, nienaturalnym świecie, poprzez optymalizację zdrowia czy biostymulację. Niektórzy nazywają to biohakowaniem. Oczywiście powinieneś to robić, ale jeśli już masz ułożony styl życia, masz właściwą dietę, koncentrujesz się na białku i unikasz złych rzeczy, dbasz o właściwą higienę snu, trenujesz, dbasz o ruch, robisz wszystko, nawet korzystasz z hiperbarycznych komór tlenowych, podajesz zastrzyki, stosujesz peptydy, ale wciąż nie jesteś super człowiekiem, wtedy mówię, że czas sprawdzić swoją jamę ustną. Bo coś cię hamuje, a może to być leczenie kanałowe, próchnica lub plomby amalgamatowe. Ponieważ to są trzy czynniki będące zabójcami zdrowia. I u większości z was coś czai się w jednym z tych aspektów. Dlatego zawsze zadaję to pytanie na każdym kongresie. Dla was, słuchaczy, wstań i zostań w pozycji stojącej, jeśli masz lub miałeś w ustach jakikolwiek metal, platynę, złoto, amalgamat, rtęć, cokolwiek. Wstań i zostań w pozycji stojącej, jeśli miałeś wyrwane zęby. I zazwyczaj ponad 90% publiczności wstaje, nawet jeśli już robią to wszystko. Dlatego moim obowiązkiem jest informowanie ludzi o tym, że optymalne zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, a jama ustna to wejście do Twojego ciała.
A tam 70% przewlekłych chorób się zaczyna, a my nawet tam nie zaglądamy. To jest problem. Dlatego ważne jest, aby wszyscy to wiedzieli i nie chodzi o to, żeby was przerazić. Chodzi tylko o dostarczenie wam więcej informacji, a potem znalezienie rozwiązań. Dlatego szkolę dentystów, którzy są otwarci na te zagadnienia i certyfikuję ich, abyśmy mogli zaimplementować to, co robimy na dużą skalę, by pomóc milionom ludzi. Bo samymi gołymi rękami mogę pomóc wielu, ale to nie tak dużo. Około 30 tysięcy, jak to kiedyś obliczyłem. Niesamowite. Okej, więc tak, leczenie kanałowe może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, a wiemy, że przewlekły stan zapalny jest główną przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Myślę, że przewlekły stan zapalny to główny problem w przypadku chorób przewlekłych, tak. Nie chcemy mieć żadnych procesów przewlekłych w ciele. W porządku jest radzenie sobie z nimi przez kilka lat, być może. I jak powiedziałem, jeśli już manipulujesz tym, co możesz robić na co dzień, możesz kompensować leczenie kanałowe całkiem dobrze, ale to jest po prostu bomba zegarowa. Idealnie byłoby, gdybyś nie potrzebował leczenia kanałowego i skoncentrował się na swoich prawdziwych zębach, ponieważ to jest najlepsza rzecz. Nawiasem mówiąc, nawet jeśli mogę dać ci implant ceramiczny, który jest neutralny, to nie jest to samo co twój ząb, choć wygląda tak samo. Dobrze. Jedno pytanie dotyczące ceramiki. Czasami czytam, że nie jest wystarczająco twarda i że może pęknąć. Czy to prawda? Nie, to znaczy, to była prawda. Więc pierwszy, właściwie jeden z pierwszych implantów zębowych, kiedykolwiek stworzonych, pochodził z mojego rodzinnego miasta Tübingen, wielkiego miasta uniwersyteckiego. I był tam pewien profesor, Willy Scholten. Stworzył on pierwszy implant ceramiczny ponad 40 lat temu. Był on wykonany z tlenku glinu. Problem polegał na tym, że był zbyt słaby, łamał się. Wciąż mamy histologię od ludzi, którzy mieli te złamane implanty w ustach, prezentujące doskonałą osteointegrację, idealnie wbudowane w kość. I co zabawne, kiedy chciał porównać swoje implanty z nowo powstającymi implantami tetanowymi, nie dano mu na to pozwolenia, ponieważ rząd stwierdził, że metal w ustach, implanty metalowe, są niedozwolone. A teraz widzisz, że mniej niż 40 lat później 99,7% implantów to implanty tytanowe. To złoty standard. Jednakże jeśli używasz implantu z cyrkonu, ja korzystam tylko z najlepszej firmy, jaką znam. Nie jestem z nią powiązany, ale wiem, że to najlepsza firma, skoncentrowana tylko na jakości. I zwykły implant o średnicy 4,6 mm nie da się złamać żadną maszyną na świecie. Po prostu jest zbyt twardy, to niemożliwe. Trudność z implantami ceramicznymi polega na czymś innym. Dla dentystów na świecie trudność polega na tym, że nie można go tak samo zastosować jak tytanu. Dlaczego? Implant tytanowy to ciało obce. Oznacza to, że twój organizm zawsze będzie produkować stan zapalny wokół niego, co utrzymuje ten implant na miejscu. Podczas gdy implant z cyrkonu może się zintegrować tylko wtedy, jeśli twój organizm jest w stanie budować kość i tkankę. Dlatego celem dentystów, którzy używają implantów ceramicznych, a to jest moja specjalność w tym wszystkim, jest wsparcie organizmu w jego zdolnościach do gojenia. Należy wprowadzić pacjenta w stan anaboliczny, a nie skupiać się tylko na tym cholernym implancie. Implant to narzędzie. Moim celem jest uzyskanie dla ciebie zdrowia, zdrowego obszaru, zdrowej krwi, anabolizmu. Anabolizm oznacza budowanie tkanki. Przeciwieństwem jest katabolizm. A większość pacjentów, którzy nie są przygotowani do swojej operacji, znajduje się w stanie katabolicznym. Organizm nawet nie wie, jak budować tkankę. A potem, jeśli używasz implantu z cyrkonu, w początkowym okresie 3 miesięcy po prostu się nie integruje. To nie jest duży problem, ponieważ nigdy nie dochodzi do zapalenia z cyrkonu, ale trzeba to powtórzyć. Dlatego właśnie stworzyłem koncepcję projektowania żywienia, a zwłaszcza protokół gojenia kości, który jest oparty naukowo na dużych dawkach witaminy D3 i innych mikroelementach, aby naprawdę wspomóc organizm w jego zdolnościach do gojenia. I dlatego moim celem jest optymalne zdrowie moich pacjentów i dostarczenie ci pięknego uśmiechu. To zdrowie i estetyka, ponieważ wierzę, że zdrowie powinno iść w pierwszej kolejności, a estetyka w drugiej. Okej, nigdy nie przeszedłem leczenia kanałowego i mam nadzieję, że nigdy mi to nie będzie potrzebne. Powiedz mi więc, co jesz, co powinniśmy jeść,
jaką dietę stosować i jak dbać o higienę zębów, żeby nigdy nie potrzebować leczenia kanałowego. Po pierwsze, higiena jamy ustnej, a właściwie przede wszystkim dieta. Więc co powinieneś jeść? Skup się na prawdziwie wartościowych produktach spożywczych. To krok pierwszy w projektowaniu żywienia. Zawsze unikaj rzeczy, które szkodzą zdrowiu. Dlatego mam czerwoną listę, na której możesz zobaczyć, czego powinieneś unikać. Ogólnie rzecz biorąc, są to przetworzone produkty, przemysłowo wytwarzane produkty, fast foody, cała ta żywność wygodna, muffinki i tym podobne. Nie jedz tego. Do tego cukier. A przez to mam na myśli przetworzony cukier, nie fruktozę ani owoce. Owoce są w porządku. Cukier, zboża zawierające gluten, rafinowane oleje roślinne są najgorsze. Takie jak olej rzepakowy, słonecznikowy czy krokoszowy. Wszystkie te tanie oleje można po prostu wyrzucić do kosza. Nie powinieneś ich wprowadzać do swojego organizmu. I jak wspomniałem, konwencjonalne produkty mleczne, nie surowe. Surowe mleko jest czymś innym. To jest krok pierwszy. Potem krok drugi. Naucz się radzić sobie z makroskładnikami odżywczymi, a na pierwszym miejscu stawiaj białko. To fundament życia. Ma różne aminokwasy, które są nam potrzebne do budowy, do odpowiedniego działania układu odpornościowego, detoksykacji, działania układu nerwowego. Wszystko to wymaga skupienia się na spożyciu 2 gramów białka na każdy kilogram, odnosząc się do twojej idealnej wagi. Ja jestem fanem białka zwierzęcego. Można też jeść roślinne, ale wtedy trzeba poświęcić więcej uwagi trawieniu. Jeśli możesz jeść białka zwierzęce, skup się na jakości. Możesz wspierać lokalnych farmerów, tak jak ja. Znam lokalnych farmerów, którzy robią to lepiej niż niejedna certyfikowana hodowla. Wtedy masz zapewnione białko. Następnie spożywam je rozłożone na cały dzień. Chcę, żeby większość moich pacjentów jadła więcej niż zwykle. Zazwyczaj śniadanie, przekąska, obiad, przekąska, kolacja. Przynajmniej 3-4 posiłki dziennie. Nie jestem zwolennikiem postu, przynajmniej nie w fazie gojenia. Nie chcę, żeby w twoim organizmie przeważał katabolizm. Dlatego śniadanie jest obowiązkowe. Możesz zastosować posty później. Po drugie, to, jaka jest twoja kompozycja ciała, jak wygląda twoje ciało, abym mógł dostosować konkretne makroskładniki do produkcji energii, a są nimi tłuszcze i węglowodany. Nie ma nic złego w węglowodanach ani w tłuszczach. To zależy od ciebie, od tego, jak wyglądasz. Powiedzmy, że masz trochę więcej tkanki tłuszczowej, jesteś nie do końca wrażliwy na insulinę. W takim wypadku ogranicz węglowodany, zjedz trochę więcej chudego białka i zdrowszych tłuszczów. Natomiast jeśli jesteś sportowcem, masz szczuplejsze ciało i więcej mięśni, to oznacza, że dobrze tolerujesz glukozę. Chcesz wtedy jeść węglowodany. Ja sam jestem sportowcem i jem od 4 do 6 razy dziennie. Rozkładam posiłki na mięso i jakąś formę ryżu, ziemniaków lub batatów do każdego posiłku. To bardzo proste. Nie dodaję dużo tłuszczów, oprócz kwasów tłuszczowych omega-3. Pochodzą one głównie z mięsa. Stawiam na chude mięso. Nie jestem na diecie carnivore, po prostu utrzymuję równowagę. Mam w diecie dużo węglowodanów, ale w formie węglowodanów łatwostrawnych. Nie jestem wielkim fanem warzyw, szczerze mówiąc, ponieważ po prostu ich nie lubię. Lubię brokuły, ogórki i owoce, dużo owoców, ale nie jestem tak naprawdę fanem warzyw. Nie mówię, że są złe. Jeśli potrzebujesz warzyw, jedz je. Po prostu mówię, że to nie moje klimaty. Czyli to jest część dotycząca żywności. Tak, podsumowując, najpierw białko, 2 gramy na kilogram ciała, białka zwierzęce są łatwiejsze. I potem pomijamy złe rzeczy i idziemy dalej w zależności od tego, jak wyglądasz. Teraz higiena jamy ustnej. W ogólnej stomatologii lub konwencjonalnej stomatologii uczysz się, że potrzebujesz pasty do zębów zawierającej fluor, aby zęby miały stabilne środowisko. Powinieneś używać chemicznych płukanek do dezynfekcji jamy ustnej. W zasadzie powinieneś nitkować zęby raz dziennie. I to tyle. Większość ludzi szczotkuje zęby. Szczotkowanie wydaje się być dobre dla zębów. I zgadzam się z tym. Szczotkuj zęby przynajmniej raz, a może nawet 2 razy dziennie. Ale próchnica to nie jest niedobór fluorku ani niedobór substancji chemicznych, o czym już rozmawialiśmy. To niedobór składników odżywczych. Dlatego rozumiem, dlaczego konwencjonalna stomatologia dostarcza fluorku i substancji chemicznych, ponieważ większość pacjentów nie je jak my. Nie prowadzą zdrowej diety. Jedzą niezdrowe jedzenie.
Dlatego mogą potrzebować pewnych substancji chemicznych, aby złagodzić problemy na początek, ale idealnym celem powinno być to, że żyjesz zdrowo, a wtedy potrzebujesz tylko szczotkować zęby pastą, która jest naturalna. Może zawierać hydrokseapatyt, na przykład na bazie oleju kokosowego. Najlepiej stosuj takie produkty, które można by zjeść, ponieważ wkładasz to do ust. To proste. Dlatego możesz znaleźć wiele filmików na ten temat na moim Instagramie. Czego nie polecam w pastach do zębów, to wszystko, co jest chemiczne i nie wiesz nawet, co to jest. Dodatek mydła, czynnik pieniądzy, czasami nawet cukier, to zupełnie nie ma sensu. Może po prostu, ponieważ smakuje tak źle ze względu na te wszystkie substancje chemiczne, że musisz to posłodzić. Ja jestem zwolennikiem stosowania naturalnych past do zębów. Szczotkowanie jest w porządku. Nie jestem zwolennikiem nitkowania. Jeśli masz idealny styl życia i nie masz krwawiących dziąseł, to tak, nie musisz nitkować. Po prostu nie potrzebujesz tego. I także to może działać negatywnie, jeśli ciągle będziesz uszkadzać dziąsło nitkowaniem. Nie mówię, że masz nie używać nici dentystycznej. Rób to, co powiedział ci dentysta, bo ja sam nie widziałem twojej jamy ustnej. Używaj nici, to może być lepsze niż jej nieużywanie. Co do płukanek do ust, nie polecam konwencjonalnych. Jest jedna konkretna, jest to ta niebieska, zaczyna się na literę L. Jest to prawdopodobnie numer 1 i numer 2 wśród płukanek. Była przeznaczona do czyszczenia podłogi, nie do jamy ustnej. Nie wiem, dlaczego zaczęto ją reklamować jako płukankę, ale to substancje chemiczne, które można stosować na podłogę. Ale wykończy całą florę bakteryjną w jamie ustnej każdego dnia. Może przez chwilę dobrze pachnieć, ale nie warto tego robić. Zabija wszystko, dezynfekuje wszystko. To naprawdę bardzo niezdrowa rzecz. Zamiast tego używaj płukania olejem kokosowym. To jest super proste. Kupujesz olej kokosowy extra virgin, bierzesz łyżeczkę, płuczesz nim jamę ustną przez co najmniej 5 minut, a nawet lepiej, przez 15, a potem po prostu wypluwasz. To nie naprawia zębów, ale je czyści. Generalnie pomaga zębom i dziąsłom. Wspomaga detoksykację i zabija bakterie. Jest praktycznie darmowe. Absolutnie naturalne. Dobrze, niesamowite. Więc to nie jest takie trudne. Nie trzeba poświęcać 2 lub 3 godzin każdego dnia, żeby zadbać o zdrowie zębów. Nie, fundamentem jest styl życia. To wszystko. To sprawi, że twoje zęby staną się mocne. Sprawdź poziom witaminy D3. A higiena jamy ustnej polega na nawyku. Jeśli wykonujesz wszystkie rzeczy, o których mówię, możesz również odwiedzić mój Instagram. Jest tam link, a gdy na niego klikniesz, otrzymasz za darmo PDF ze strategią na odporność jamy ustnej. Umieścimy to pod naszym podcastem. Jest za darmo, więc będziesz dokładnie wiedział, czego unikać w pastach. A potem po prostu szczotkujesz zęby raz lub 2 razy dziennie. To i tak coś, co i tak robisz. Wprowadź codzienne płukanie olejem kokosowym. Celem jest uczynienie tego nawykiem, a ponieważ zajmuje to 5 minut, czasem pacjentom trudno jest to włączyć. Sam robię płukanie, gdy gotuję śniadanie, bo i tak mam czas. Wystarczy włożyć to do ust, przepłukać i wypluć. Lubię to. Mam pacjentów, którzy robią to w drodze do pracy. 15 minut w ustach, a potem wypluwają to przez okno. Ale po prostu musisz to robić konsekwentnie. To klucz. Nie ma sensu robić tego raz w miesiącu. Po prostu rób to codziennie. Tak, żeby wdrożyć to w nawyk. Rób to przez 30 dni, 60, a potem będzie to w pełni automatyczne. Trzecią strategią, którą stosuję, jest skrobaczka do języka, która także pomaga w walce z nieświeżym oddechem. To urządzenie, które dosłownie zeskrobuje osad z twojego języka. Jest zrobiona z miedzi. Rano po prostu umieszczasz ją na tyle języka i zeskrobujesz to, co tam jest. Po kilku tygodniach zauważysz, że nie ma już nic do zeskrobania, ale na początku zobaczysz dużo resztek jedzenia, bakterii, toksyn, więc to także bardzo pomaga w zwalczaniu nieświeżego oddechu. Więc podstawy to nietoksyczna pasta do zębów, płukanie olejem kokosowym i skrobaczka do języka. Reszta zależy od stylu życia. Tak, to naprawdę łatwe. Myślę, że każdy może to wdrożyć do swojego życia. Tak, i możesz to zrobić od razu. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie i to będzie wszystko, czego potrzebuję. Czy tylko ja mam takie odczucia, czy jesteśmy zatruwani?
Tak, wypełnienia amalgamatowe. Wiesz, co to jest? Jeśli spojrzysz do swojej jamy ustnej i masz takie czarne lub srebrne wypełnienie, to jest amalgamat, w skrócie MADM. Amalgamat składa się z różnych materiałów, ale 50% to rtęć. Rtęć jest najbardziej toksycznym z niepromieniujących pierwiastków chemicznych, który jest znany ludzkości, a kilka krajów całkowicie zakazało używania rtęci. Na przykład kraje skandynawskie w 2009, a Rosja zakazała stosowania wypełnień rtęciowych już w latach 70. Niemcy nie. Nie wiem, jak jest w Polsce. Myślę, że prawdopodobnie jest to takie samo. Wciąż ich używają. To jest standardowe leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Wiem, że kilka lat temu zaprzestano stosowania rtęci. Jest zakazane? Tak, jest zakazane. Więc Polska jest przed Niemcami, bo Niemcy wciąż tego nie zakazały. To wstyd. Dobrze, że macie takie przepisy. Problem polega na tym, że wypełnienie jest świetne z technicznego punktu widzenia. Jest bardzo łatwe do wykonania, opłacane z ubezpieczenia i wytrzymuje całe życie. Ponieważ jest tak toksyczne, zabija bakterie wokół niego. Jednak wiąże się z dużym kosztem. Codziennie trujesz się substancją, która niszczy twoje komórki nerwowe. Już jedna molekuła. W zasadzie wokół niej nic nie przetrwa. Para rtęciowa, której nie widać ani nie czuć, dostaje się prosto do twoich komórek, a nie ma tam właściwie żadnych mechanizmów obronnych. Potem przylega do białek w twoim ciele, do enzymów w komórkach i właśnie przez to kumuluje się w komórkach długi czas. Okres półtrwania rtęci w tkankach wynosi od 16 do 32 lat, jeśli nie pomagasz swojemu ciału pozbyć się jej. Głównym źródłem toksyczności rtęci w twoim ciele nadal są wypełnienia amalgamatowe. Zanim więc zaczniesz jakikolwiek program detoksykacji, musisz najpierw pozbyć się tych wypełnień. I to polega na udaniu się do dentysty, który wie, jak bezpiecznie usunąć te wypełnienia. Ponieważ oczywiście, jeśli para i rtęć wydostają się z zęba, to głównym problemem, jeśli po prostu wiercisz wypełnienie, będzie uwolnienie się znacznie większych ilości tych substancji. Jeśli nie jesteś odpowiednio chroniony, to jest to problem. Wtedy lepiej to zostaw i poczekaj dłużej, ponieważ w takiej sytuacji trujesz się tylko 2 lub 3 mikronami dziennie. Natomiast jeśli wywiercisz wypełnienie, to może być do 100 lub do 1000 razy więcej. To może zaszkodzić twojemu układowi odpornościowemu i nerwowemu. Mam wielu pacjentów, którzy zachorowali na przewlekłe choroby, ponieważ ich wypełnienia amalgamatowe zostały źle usunięte. Dlatego dentysta będzie stosował 7 różnych mechanizmów ochrony, aby upewnić się, że nie będzie to toksyczne. Staramy się, aby można było to zrobić nawet u kobiet w ciąży, co jest związane z dużą odpowiedzialnością. Nie robimy tego, ale staramy się, by procedura była coraz bardziej bezpieczna. Ważne jest także dla was, lekarzy, dentystów, którzy codziennie przeprowadzacie takie zabiegi, że to wy jesteście najbardziej narażeni na zatrucie, a także wasze pielęgniarki i personel. Byłoby mądrym posunięciem nauczyć się, jak to robić, dla waszego zdrowia i zdrowia waszych pacjentów. Nie denerwujcie się, to tylko informacje, które wam przekazuję. Zawsze możecie przyjść do nas lub do kogokolwiek, kogo przeszkoliłem. Okej, doktorze Dom, bardzo dziękuję. Dziękuję za udział. To było wiele informacji i wiem już, co zrobić z moją córką i jak dbać o swoje zęby. Dzięki wielkie za obejrzenie i wysłuchanie tej rozmowy do końca. Koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, zostaw też komentarz, no i udostępnij ten film dalej. Prześlij go swoim znajomym, rodzinie, żeby wiedzieli, jak dbać o swoją jamę ustną, oraz udostępnij go na swoich social mediach, jeżeli możesz. To bardzo pomoże nam w rozwijaniu kanału i dostarczaniu do ciebie jeszcze lepszych informacji edukacyjnych. Bez wątpienia, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy z doktorem Dominikiem, dieta ketogeniczna jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dbanie o naszą jamę ustną. Dlatego jeżeli chcesz wiedzieć, jak rozpocząć dietę ketogeniczną albo jak stosować ją dobrze, to pobierz darmową paczkę prezentów Keto Starter, gdzie znajdziesz 2 darmowe wykłady oraz 2 bezpłatne e-booki, wszystko mojego autorstwa. Bez wątpienia pomoże ci to wejść na wyższy poziom. Link do pobrania takiej darmowej paczki znajdziesz też w opisie tego filmu. Wszystkiego dobrego, bądź zdrowy i do zobaczenia już niedługo. Trzymaj się. Cześć.